Wyjazd w okolice Biebrzy był możliwy dzięki wsparciu patronów kanału Ptasia Strefa za pośrednictwem serwisu Patronite. Serdecznie Państwu dziękuję. Dzień dobry, 8 maja, okolica świtu. Jestem na carskiej drodze i idę na łąkę, na której byłem wieczorem, żeby ponagrywać coś ciekawego, co tam słychać. Jest bardzo zimno, jest 1 stopień Celsjusza tylko. Trochę cierpię na brak rękawiczek, no ale trudno. Jest pięknie, bo jest mgiełka. Ptaki intensywnie śpiewają już w tej chwili. Zobaczymy, co czeka mnie na tej łące. Był tutaj rycyk. Było wiele ptaków szuwarowych, inne siewki. Śpiewa pięknie też gajówka, którą zaraz spróbuję nagrać. No właśnie. Zobaczmy, bo mi z gajówkami nie idzie, może teraz spróbuję, bo jest bliziutko. Nagranie głosu się udało, niestety w tle słychać jakiś elektryczno-mechaniczny dźwięk, ależ tu jest pięknie, zaraz Wam to pokażę. Pochodzenia ludzkiego, nie mam pojęcia, dziwny to dźwięk, paskudny, ale tu jest pięknie. Teraz był przymrozek, jest szron na łące, jest mgła. Pięknie to wygląda. Trochę będzie pod światło, ale zaraz Wam pokażę. Jest super, słuchajcie, nie mogę mówić głośno. Obok mnie siedzi sobie bóbr. Ja go nie widzę, ale słyszę, jak sobie chlupie i chrupie sobie gałązki. No, 10 metrów nie ma do niego. Się w ogóle nie przyjmuje. No, tutaj sobie siedzi, sobie plumka. No, normalnie idzie w tą stronę. Może zaraz go nagram. Płynie tu, ale numer, teraz go widzę. Nie ruszam się. Tu sobie przepłynął i popłynął sobie dalej. Dobra, było 5 metrów między nami. I tak nie zrobiłbym zdjęcia, jest dosyć ciemno. Mam tylko Coolpixa ze sobą. Ale chyba teraz mnie usłyszał i sobie dyskretnie oddalił się. Pojadł sobie, nagrał się też na jednym nagraniu. Tutaj śpiewa sobie brzęczka. I tym razem brzęczka śpiewa już tak intensywnie, bardzo mocno. Nagrała się super, prawie ogłuchłem w słuchawkach. Teraz próbuję poczekać, bo ona jak śpiewa, to wychodzi na górne źdźbła trzcin. I chciałbym ją sfilmować, żeby pokazać Wam, że ten dziwny dźwięk, wydający się, brzmiący jak coś elektrycznego, to jednak wydaje ptak, ale nie udaje mi się. Tam śpiewa druga. Kawałek dalej, tu też się ciągle wcina rokitniczka.
doszedłem dużo dalej niż wieczorem, dlatego że mam wodery, natomiast dużo dalej się nie da, bo tu jest rów i ja nie zamierzam sprawdzać, jaki on jest głęboki. Skoro ja teraz mam wody powyżej kostek, no to rów może być różny. Może być do kolan, a może być po udo, nie mam kijka, żeby to sprawdzić. Tu jest drugi rów, który też mnie odcina, on jest na pewno szerszy, bo tutaj lądują sobie cyraneczki co chwilę. I myślę, że ja po prostu pójdę wzdłuż niego, ale na razie siedzę tutaj, bo tu jestem przy szuwarze, a potem pójdę tam, bo tam się odzywają jakieś bekasy fajnie, odzywają się też krwawodzioby, krwawodziób gdzieś dalej kawałek jest. O, słychać też wilgę teraz z daleka. Słowik oczywiście też gdzieś tu śpiewa, jak to zawsze. Natomiast tu przy szuwarze jest fajnie. Niefajnie jest to, że od rana jest jakiś taki elektryczny dźwięk i nie mogę w tamtą stronę kierować mikrofonu, bo tam takie bzzz. I to już nie jest ptak, tylko coś elektrycznego, nie mam pojęcia. Jakiś transformator, jakaś pompa, diabli wiedzą co, ale chodzi i się niesie. Jak wyceluję mikrofon w tą stronę, w stronę słońca, to nie przeszkadza. Przemieszczam się dalej łączką. Miałem do wyboru albo pójść w stronę lasu, albo pójść wzdłuż rowu, którego raczej w woderach nie pokonam, bo skoro tu jest woda, to tam będzie dużo gorzej, ale tak sobie myślę, że tam dalej może będzie jakiś mostek. O, łęczaka spłoszyłem. Więc ja tak sobie myślę, że albo dojdę do drugiego rowu, który mnie odetnie tutaj, na tej łące, na której jestem, albo uda się przejść gdzieś dalej. Te łąki, tam są zadrzewienia, szuwary i wtedy może będę miał szansę oddalić się od tego źródła dziwnego dźwięku, który mi się nie podoba. No zobaczymy. Może tu jakiś przejazd będzie, w końcu są to jakieś łąki, kośne zapewne. To jakoś ten sprzęt koszący musi tu móc wjechać. Zobaczymy, na razie widzę drugi rów. Może da się gdzieś przejść. Zobaczymy. Tutaj tego rowu nie będę forsował, bo on wygląda, wygląda źle. Wygląda źle. No i bardzo ładnie współpracowała ze mną rokitniczka, która nie to, że dała się sfilmować, to jeszcze ładnie nagrać. Rokitniczka jest bardzo podobna do wodniczki, którą tutaj nagrywałem pierwszego wieczoru na długiej luce. Jednakże zachowuje się zupełnie inaczej. Różnica w wyglądzie między tymi ptakami jest taka, że na głowie wodniczki przez środek głowy jest jeszcze jeden jasny pasek, którego nie ma u rokitniczki. Mimo że ptaki są do siebie bardzo podobne, zachowują się trochę inaczej. I tak naprawdę śpiewającą wodniczkę bardzo trudno wypatrzeć. Natomiast rokitniczka lubi się pokazać, właśnie śpiewać gdzieś wysoko na gałązce jakiejś, na jakiejś trzcinie i wtedy można ją zobaczyć. Do tego co jakiś czas wyskakuje i swoją piosenkę kontynuuje w locie, czego wodniczka nie robi. Wodniczka siedzi w takich tużycach jak tutaj właśnie mija mniej więcej i bardzo trudno jest ją wypatrzeć i zobaczyć, sfilmować. Tym razem udało mi się kilka razy dosłownie śmigającą wodniczkę zobaczyć, natomiast rokitniczki w tej chwili tak o świcie jak teraz, no to z daleka w tym słońcu świecą na tych patykach, gdzie śpiewają. Z daleka je widać, już widzę, że zbliżam się do następnej. No i szukam jakiegoś przejścia przez ten durny rów. Na razie cofam się. Nie wiem, gdzieś tutaj jakieś przejście, przejazd powinien być. Ale zobaczymy. O, pachnie jakimś lisem albo innym stworem. O, latają bekasy.
taki charakterystyczny dźwięk oprócz tego baranka, taki to jeszcze iki, to są właśnie bekasy, krzyki fajnie przyleciały. No na zdjęcie R7 byłoby super, ale ja dzisiaj aparatu nie zabrałem, bo to byłoby za ciężko, natomiast Coolpix no nie ma szans. Nie ma szans w starciu z takim ptakiem, tu pięknie rokitniczka próbuje pozować. I bardzo chcę, żebym ją sfotografował, widzę. Tam już jest następna. Co 20 metrów kolejna rokitniczka ma terytorium przy tym rowie, przy którym się muszę poruszać. Co chwilę tu wyskakuje, ktoś wyskoczyły. Wcześniej wyskoczył krwawodziób, ale jakiś zupełnie tutaj nielęgowy, czyli przypadkowy, bo odleciał daleko i specjalnie się nie odzywał. Gdyby to był ptak miejscowy, to raczej by zrobił kółko i mnie po prostu obleciał dookoła. Natomiast ja spróbuję się tu gdzieś przedostać. Mimo że jesteśmy poza Parkiem Narodowym, to tutaj też można zobaczyć stada latających batalionów. Właśnie jedno mnie minęło. Nie przysiadły nigdzie. Tutaj takie, one wolą takie łąki z niższą trawą, żeby się zatrzymać i tokować. A tutaj takich za bardzo nie ma. Niemniej są, jeśli ktoś chce dla samego obejrzenia, zobaczenia, to tak, jak najbardziej. Kolejny rów. Nie mam pojęcia, jak tutaj można się poruszać. Tutaj taki rów, który mnie zachęca, żeby spróbować po kępach tużyc przejść. O, a tutaj też będzie głęboko, nie? Pewnie. O, bardzo. No i obchodzę tą łąkę dookoła, bo przejścia tutaj nie uświadczysz. Idziemy cały czas pod górkę, więc może tutaj, aczkolwiek tu w rowie nie widać, żeby cokolwiek rosło, a to jest zły znak. Jeśli w rowie widzę samo lustro wody i żadnych roślin wystających, to znaczy, że może być głęboko, a ja nie chcę ryzykować ze sprzętem. To jest za trudno to potem nadrobić, takie straty. Może tu. Chyba, że tu. Nie. Wycofujemy się. Jest ślisko i jest za głęboko. Zdecydowanie. Powyżej kolana nie da rady. Zaraz gdzieś ten rów powinien się skończyć, albo okrąży mi jeszcze jeden i wrócę do punktu wyjścia. No wiem to, że sorry, że podsiadło. Ale no przejść nie ma tutaj między tymi rowami. Zaraz spróbuję poszukać coś na mapie satelitarnej, może wypatrzę. Gorzej, że tutaj też coś rośnie, jakby kolejny rów. Zobaczymy. Ale tu już jestem u góry wysoko. I tu będzie przejazd, tak, bo jest przejazd, widzę ślady, tak, tu udało się jeden rów obejść. Dobra. Ja nie wiem, jak ja potem wrócę tutaj na bazę, bo może być ciężko i nie wiem, czy da się przejść te dwa największe rowy, żeby dostać się tam, gdzie chcę, a tam są takie fajne zadrzewienia śródpolne plus sporo szuwarów. Spróbujemy. Wszędzie te łąki fajne, podmokłe, kosaćce kwitną, żółte. Zaraz wam pokażę. Dwie informacje, dobra i zła. Dobra jest taka, że dalej jest pięknie, a zła jest taka, że sprawdziłem na mapie i tego rowu nie da się przejść przez prawie 2 km. Musiałbym bardzo szerokim łukiem obchodzić drogę, bo od innej strony się tam zupełnie dojeżdża do tamtych łąk i chyba muszę sobie odpuścić, bo to jest daleko. Daleko. A mój plan był taki, że jednak krótka wycieczka. Trzeba jeszcze wrócić, jeszcze trochę trzeba odespać, odpocząć i pakować się, bo dzisiaj opuszczamy okolice Biebrzy i śmigamy dalej na wschód.
Więc tak to wygląda. Tym bardziej, że prawdopodobnie będziemy musieli o jeden poranek nasz wyjazd tutaj skrócić z różnych rodzinnych powodów. Więc no nie mogę zamulić, ale jest pięknie, słuchajcie. Jest po prostu pięknie. Nie będę wracał tą samą drogą. Wrócę jakoś, obejdę i zobaczę, co się jeszcze uda ponagrywać. Cieszę się i tak z tego, co już się udało. Brzęczka, super. Może uda mi się nagrać właśnie taki koncert gdzieś przy lesie. Im bardziej bym szedł w tamtą stronę, gdzie jest obejście tych rowów, tym bardziej słychać stamtąd dźwięki pochodzenia ludzkiego, zwłaszcza traktory, które pracują gdzieś tam i już to mnie tak nie nastraja optymizmem, jeśli chodzi o nagrywanie głosów ptaków. Natomiast widoki, jakie są teraz, to są po prostu przecudne. Zrobię kilka fotek, co prawda tylko Coolpixem, ale mimo wszystko warto. Gwałtowna zmiana krajobrazu, troszeczkę wyżej i z łąki podmokłej zrobiła się łąka sucha z fragmentami wrzosowisk, więc petarda. Szedłem tędy rano, oczywiście znowu zaskoczyły mnie kuropatwy, które zerwały się spod nóg i przestraszyły mnie, bo to zawsze można się przestraszyć, kiedy coś zafurkocze tuż pod nogami. No ale przejdę się tym. O, zając, o, uciekł. Zając, fajnie w takim słońcu, ale byłaby fota. Niestety on też mnie wypatrzył. No, zwłaszcza, że gadam. Poszedł sobie daleko, a ja też idę w tamtą stronę. Może? Nic z tego. Zając za szybki, a ja za wolny. Niestety mam schowanego Coolpixa, bo jak idę i sobie mam go na szyi, to on mi uderza tutaj w styki sprzętu do nagrywania głosów, a to nie jest zdrowe, więc muszę go chować. A na ramieniu wisi jednym lornetka, a na drugim wisi mikrofon, bo jakoś to trzeba ze sobą nosić. Więc tak to. W każdym razie przemieszczę się trochę w stronę lasu, zobaczymy, co to przyniesie z kolei. I teraz w sumie to już w ogóle nie wiem, gdzie jestem. A, już wiem, gdzie jestem. Dobra. Tu jest ta moja droga, a tutaj nie byłem nigdy. Czyli idę sobie w stronę lasu, zobaczymy. Tutaj jest Ols, taki mały Ols, za którym kawałek dalej zaczyna się Biebrzański Park Narodowy. Zobaczymy, co tu będzie fajnego. Gruszki rosną, ulęgałki. Fajnie. To miłe. Gdyby to było u mnie na działce, zaraz bym mnie przeszczepiał na coś innego. Ale tutaj pięknie są rozsiane i dobrze, niech służą zwierzakom jako źródło pokarmu. A są tutaj wszędzie. Są tutaj rzeczywiście wszędzie. Tu, gdzie jest bardziej sucho, bo tam, gdzie jest mokro, to nie. Wyszedłem na Carską Drogę i pójdę sobie w stronę Parku Narodowego. I tu spróbuję coś ponagrywać w lesie podmokłym, bagiennym. Zobaczymy. Tutaj też fajne drogowskazy są. Zobaczymy. Tak, tutaj wszędzie piszą, że obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. I myśmy go przestrzegali. Ze względu na to, że jest dużo zwierząt. Faktycznie prawie nam sarna wyskoczyła pod koła. Dużo żab przechodzi tą drogą. Tutaj są zaznaczone, że mogą być małe ssaki, mogą być wilki, łosie. Na tej carskiej drodze jedź z prędkością do 50 km na godzinę, bo możesz tu spotkać łosie i inne zwierzęta. Policję z radarem i bloczkiem mandatowym. Straż Biebrzańskiego Parku Narodowego. Inspekcję Transportu Drogowego. Nie spotkaliśmy łosi, spotkaliśmy inne zwierzęta. Policji z radarem też nie. Natomiast jechaliśmy 50 na godzinę. I regularnie była jak nas ktoś wyprzedzał. Odwaga i trochę głupota. Ja wiem, że ludzie nie mają czasu, że się spieszą, że uważają, że to jest za mała prędkość. Spotkacie się z łosiem na masce i może być różnie. Faktycznie tutaj jest zwierzaków bardzo dużo. Jak jechaliśmy wieczorem, no to tylko co róż gdzieś jakieś oczka świecą w światłach reflektorów przy
przy drodze, a ta droga jest tak skonstruowana, że tutaj jest, ona jest na nasypie, więc tu jest ze 2-3 metry w dół i jest las bagienny z jednej i z drugiej strony. I te zwierzaki po prostu nagle, wyskakując do góry, prosto wyskakują pod koła. Tutaj nie mają jak się zorientować, że jedzie samochód, bo czasami zwierzaki są na tyle mądre, że potrafią ten samochód przewidzieć. Natomiast tutaj po prostu biorą rozpęd, żeby wejść pod górę i już są na środku drogi. My też mamy mało czasu, żeby zareagować. Doszedłem do tablicy Biebrzański Park Narodowy. Patrzę na gałęzi, a tu siedzi sobie zaganiacz i śpiewa. I to takie w takim wyeksponowanym miejscu. Najpierw zrobiłem mu zdjęcia, potem zrobiłem mu filmik, a jeszcze później go nagrałem i bardzo cieszę. Zaganiacz jest jednym z najpóźniej przylatujących do Polski ptaków, jeśli chodzi o ptaki wiosenne. Aczkolwiek w tym roku, w tym dziwnym roku, gdzie wiosna przyszła szybciej, pierwszego miałem 29 kwietnia i to chyba mój pierwszy w życiu zaganiacz kwietniowy, więc bardzo cieszył. Natomiast to spotkanie też mnie cieszy, bo nie miałem zdjęć zaganiacza do tej pory. Zaganiacz śpiewa gdzieś najczęściej po krzakach i teraz zresztą on też się przemieścił w krzaki i śpiewa sobie z krzaków. I taki fart, żeby zobaczyć go wyeksponowanego na słoneczku, to jest po prostu rewelacja. Więc mam i zdjęcie, i nagranie. Bardzo mnie to cieszy, bo to jest fajny ptaszek. To jest taki trzcinniczek żyjący w lesie, w krzakach, a nie w trzcinach, bo mniej więcej podobnie wygląda, z tym, że jest żółty. Żółty z niebieskawymi nóżkami. I też to słynie z tego, że składa różowe jajka w czarne kropki. To jest ten ptak. A jego piosenkę kiedyś tłumaczono, że on śpiewa tata bije, tata bije, tata bije. Kto to widział, kto to widział, kto to widział? Tak mniej więcej. Tak mniej więcej się tłumaczyło to, co on śpiewa. Takie wierszyki układano sobie kiedyś, żeby łatwiej było zapamiętać śpiew ptaków, żeby łatwiej było kogoś nauczyć, kiedy nie było płyt i innych sposobów, żeby sobie to pokojarzyć. Czyli można było sobie jakieś niekoniecznie sensowne wierszyki układać po to, żeby się ich uczyć. No to jestem znowu w Biebrzańskim Parku Narodowym, na Carskiej Drodze. Mogę tu być, bo mam bilet. Oczywiście żartuję, dlatego że Carska Droga jest drogą publiczną i tutaj każdy może się nią poruszać. Ale już, żeby na przykład zejść z niej na długą lukę, czy na jakieś wieże widokowe, już powinniśmy mieć bilet wykupiony do parku. Taki bilet dziennie kosztuje normalny dychę, więc nie są to jakieś wielkie pieniądze. A z tych pieniędzy jest utrzymywana ta infrastruktura, więc to jest ważne. Wczoraj skorzystałem z okazji i przez chwilkę widziałem się z panem Tomaszem Kłosowskim, dla tych osób, które nie wiedzą, fotograf przyrody z ogromnym, gigantycznym doświadczeniem, który mieszka tutaj właśnie niedaleko Biebrzy. Spotkałem się z nim i kupiłem od niego kilka książek, bo jako autor można od niego sobie książki kupić. Niektóre z nich, jak na przykład album o bocianie białym, to są książki, których chyba nigdzie indziej nie da się kupić, więc jeśli ktoś ma ochotę, to należy się kontaktować z panem Kłosowskim za pośrednictwem Facebooka. Jakoś nie chciałem umieszczać tutaj jego numeru telefonu, bo to nigdy nie wiadomo, kto będzie do niego wydzwaniał. Natomiast jak ktoś chce, on też wysyła te książki. Prawdopodobnie liczba jest ograniczona. Ja się nie załapałem na album o Carskiej Drodze. To był album, o którym, jak byliśmy tutaj w roku 2020, pan Kłosowski opowiadał, że chciałby wydać, szukał sponsora i no, powiedzieliśmy o tym na Ptasiej Strefie. Nawet przez chwilę ktoś zainteresowany się znalazł, ale potem się niestety wycofał. W każdym razie udało im się to wydać i ja przegapiłem. Była
edycja limitowana. Nie było tanio, natomiast na pewno bym kupił album ze zdjęć wykonanych z tej drogi, którą się teraz poruszam. Coś niesamowitego. Po prostu jeżdżąc po tej drodze można było zebrać ogromną ilość naprawdę ciekawych zdjęć, bo to nie są byle pstryki takie jak ja robię, tylko ciekawych zdjęć wykonanych z tej drogi. A ta droga jest bardzo długa. To jest wiele kilometrów z północy na południe przecinających właśnie tutaj Biebrzański Park Narodowy. Bardzo fajnie, daleko nie będę odchodził. Spróbuję sobie nagrać ten las olsowy biebrzański i porównam go sobie z innym, który też nagram. Zresztą kończy mi się bateria, więc muszę powoli kończyć nagrywanie. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować patronom kanału Ptasia Strefa, bo to dzięki Państwa wsparciu mogłem tutaj być przez kilka dni, przeżywać ten pobyt, nagrywać dźwięki, robić zdjęcia, robić filmy, a potem dzielić się tym wszystkim z Państwem za pośrednictwem kanału Ptasia Strefa. Każda osoba, która chciałaby wspomóc moją działalność, może dołączyć do grona patronów. Możecie też kupić mojego e-booka Ptasie Nieruchomości o budkach lęgowych, który jest dostępny w sklepie Budka z Jajem. Godzina 7:30, czas żegnać się z Carską Drogą i żegnać się z okolicą Biebrzańskiego Parku Narodowego i ruszać dalej, bo wyprawa się jeszcze nie skończyła. Cudowne jest to miejsce. Tak naprawdę nie można w ciągu kilku dni się nim zupełnie nacieszyć. Takie ciekawe i wesołe refleksje mnie nachodzą. Spotykam oczywiście widzów, których serdecznie pozdrawiam. Zagadujecie, to bardzo miłe. I spotykam się z najczęściej zadawanym pytaniem, kiedy stoję gdzieś, nagrywam sobie coś, mierzę, robię jakieś zdjęcia, ktoś podchodzi i co? Jest coś? Zawsze jest. Tu wszędzie coś jest. Tu jest raj na ziemi, jeśli chodzi o obserwacje przyrody i ptaki. Nie tylko ptaki, są ssaki, które się też odzywają tutaj. Są płazy, jest masa roślin, kwiatów. Tu wszystko jest, więc jeśli się mnie pytacie, czy jest coś, ja Wam mówię, jest wszystko. Komary też są, meszki też są, wszystko jest, więc tak, jest coś. Zawsze liczycie na to, że będzie jakaś ciekawostka, super coś, rzadkość, a ja się potrafię zajarać zwykłym zaganiaczem, więc tak, jest coś. I jest samochód kolejny jadący. Tak, ruch na Carskiej Drodze zrobił się już duży, a to znaczy, że trzeba po prostu uciekać, kimnąć się trochę, bo jestem od czwartej na nogach i przygotować się do kolejnego ciekawego miejsca. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, jest to wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ptasiej Strefy. Cześć!